Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, bramka i obrona jakoś poszły. Jeśli chodzi o atak, no to też już mogę zaspoilerować, że nie będzie większych problemów. Ale gdy myślę o tej pomocy, to naprawdę są totalne, totalne ciężary, jeśli chodzi o wybory. Tak naprawdę w swojej głowie mam zaksięgowane tylko jedno nazwisko. Reszta jest wciąż sporą niewiadomą. Także dzisiaj nie będę odpowiadał na tylko na wasze pytania, ale też właściwie na takie własne. Także zapraszam Was dzisiaj na odcinek, właściwie przegląd pomocników. Od tych najdroższych, czyli pomysłników premium, przez tańszych I aż po tych graczy, którzy kosztują 4,5 Tam też mogą się pojawić pewne niespodzianki, także Zapraszam Was serdecznie Co do ogłoszeń, po pierwsze kod do naszej Ligi Angielskiej pressa to 11GS5Q Macie go na plansie, drugie ogłoszenia, oczywiście najważniejsze Łapki w górę, subskrypcje Dążymy do 20 tysięcy subskrypcji przed sezonem Zostało mało czasu, także jeśli ktoś nie subskrybuje, to zachęcamy Was serdecznie Jeszcze nie wiemy, co zrobimy, gdy będzie te 20 tysięcy sub subskrypcji, ale załóżmy, że będzie to Coś ciekawego lub nie, zobaczymy Także jeśli chodzi o ogłoszenia, to jeszcze oczywiście na koniec Dodam, że partnerem kanału jest Fundacja Football Hub Jeśli chcecie zarejestrować się z naszego reflinku To serdecznie zapraszam, mamy z tego jakieś korzyści Wy też oczywiście macie, bo macie wtedy minus 50% zniżki Także co do ogłoszeń, to tyle Zapraszam Was oczywiście na inne odcinki A ja lecę z tą analizą Oczywiście zacznę od pomocników premium Bo tutaj mamy duże, duże zagwozdki No bo mamy na przykład wybór między Salahem i Palmerem Bo trzeba szczerze powiedzieć, że jeśli chcemy mieć Holanda to jest to niemalże niemożliwe, żeby mieć zbalansowany skład i przy okazji mieć i Palmera i... Salaha, no a szkoda, bo są to oczywiście gracze, którzy mają świetne kalendarze, którzy mają rzuty karne, którzy grają zawsze po 90 minut, no i po prostu punktujemy jako, napastnicy, jako pomocnicy, czyli mają ten punkt więcej niż napastnicy, mają też dodatkowe punkt za czyste konto, i generalnie chciałoby mi się mieć i tego, i tego, więc po prostu, po prostu trzeba wybierać. No i szczerze powiedziawszy, są totalne, totalne ciężary. Jak już mówiłem na, na samym wstępie, że mamy dużo ciężkich dylematów. Co do Salaha, no to on, jeśli chodzi o poprzedni sezon, miał. Oczekiwany zwrot 1 w sumie na 90 minut, są to świetne statystyki. U Palmera mieliśmy 0,9. Co do zsumowanych setek, czyli tych, do których doszli I, do których, i które mieli wykreowane, to w przypadku Salacha mieliśmy aż udział W dwóch setkach na 90 minut, w przypadku Palmera Na 1 no ale widzimy u kogo lepiej się to przełożyło, ponieważ Palmer zdobył 244 punkty, co było najlepszym Wynikiem w całej grze, gdy Salach miał 211 Salach miał 18 goli i 12 asyst, podczas gdy Palmer miał 22 gole i 13 asyst I obok Tego Palmera, obok tego sezonu Palmera nie można przejść obojętnie Bo był to totalnie kozacki sezon, pozwolę sobie przejść właśnie na stronie partnera czyli Fundacji Football Hub i pokazać wam punkty na 90 minut. I Palmer miał 8,37 punktów na 90 minut. Co do Salaha mieliśmy 7,49, czyli prawie punkt różnicy. Jeśli chodzi zaś o punkty na występ Czyli takie bardziej miarodajne pod kątem fantazji Jeśli chodzi właśnie o tą statystykę punktów To Palmer był najlepszym zawodnikiem W całej grze, jeśli chodzi o punkty Na występ 7-18, lepszy nawet od Halanda, lepszy też od Sa Salacha Tym razem o około 0,6 Więc ponownie Palmer okazał się Lepszym zawodnikiem niż Salah. Więc szczerze powiedziawszy, bazując na Danych z poprzedniego sezonu, no wychodzi nam Że Palmer teoretycznie jest lepszym wyborem Ale to też nie jest wcale tak łatwe Więc generalnie wydaje mi się, że jeśli wybieramy Między Salachem a Palmerem Takim głównym pytaniem może być, może być to Czy jakkolwiek możemy pokryć punkty tego gracza W sensie czy z tej drużyny Czy z Chelsea czy z Liverpoolu Znajdziemy inne opcje, które ewentualnie mogą pokryć te punkty Zwróćmy uwagę na przed na liczby Salah, jeśli chodzi o poprzedni sezon Gdy przebywał na boisku Brał udział w 43% bramek Liverpoolu Zaś Palmer w 49% Czyli Palmer wypadał w tej statystyce lepiej No i co do Palmera, no to ważne w jego przypadku Jest to, że on Robił średnio o 2 punkty więcej Na 90 minut niż powinien, niż wyliczył mu Algorytm, niż wyliczył mu oczekiwane punkty Czyli no, wiele wskazuje na to, że Palmer miał po prostu dużo lepszy sezon niż Salah Oczywiście znaczy w sensie dużo to jest takie duże słowo Po prostu był lepszy niż, niż Salah, kosztuje mniej, dlatego też Teoretycznie lepszym wyborem powinien być Cole Palmer No ale zaraz, zaraz, no potem dochodzimy Sobie na, do analizy Tej drugiej linii, o której mówiłem, kto może ewentualnie Pokryć te punkty no to w przypadku Chelsea mamy taką wielką niespodziankę, wielki prezent, jeśli chodzi o ten sezon, że Gunku kosztuje tylko 6,5. jeśli Gunku e, gdzieś spełni te pokładane w nim nadzieje, no to teoretycznie może być lepszym coverem niż potencjalnie na przykład w, Li w Liverpoolu Żota, e, czy Gakpo czy Luis Diaz, bo tamte minuty mogą bardziej się rozłożyć. Więc co do tego dylematu, wydaje mi się, że w teorii lepszą opcją jest Palmer, ale przez to, że w Chelsea mamy Gunku, który, który kosztuje 4 miliony mniej, e, częstym wyborem może być właśnie więcej Salaha. Plus w stynunku, żeby pokryć ewentualnie te punkty palmera. Więc co do tego dylematu, wydaje mi się, że będzie jeszcze on przerabiany nieraz, nie dwa na tym kanale, także na pewno ostate ostateczną decyzję podejmę w dylematach przed kolejką numer jeden ten odcinek będzie pewnie w środę, czwartek przed kolejką, i tam będziemy sobie jeszcze o tym rozprawiać, a ja przychodzę do dalszej analizy, do dalszych pomocników. No i tutaj znowu półka premium i znowu znowu trójka graczy, która no po prostu jest bardzo mocna i którą w idealnym scenariuszu chcielibyśmy mieć w tych składach. Jest to oczywiście Saka, Son i Foden. Co do Sona, to jest to Opoka Fantasy Premier League. W ostatnich 8 sezonach miał minimum zawsze 10 bramek. Jeśli chodzi o udział w ramkach SPERS w poprzedniej kampanii, było to 40%. Ma też dobry kalendarz, trzeba, trzeba szczerze powiedzieć, bo w sensie on jest taki. Równy załóżmy, że ma cztery mecze fajne, później jest jakieś cięższe spotkanie, ale, po, ale poza tymi dwoma cięższymi meczami w trzeciej i czwartej kolejce to, to nie ma takich, takich serii, że nagle Tottenham ma dwa cięższe mecze pod rząd Także to, to jest duży plus jeśli chodzi o Sona, co do okresu przygotowawczego w wykonaniu Koreańczyka to na ten moment w 290 minut 3 gole, asysta, forma jest co do Saki to był to jego najlepszy sezon, jeśli chodzi o fantazy. Zdobył najwięcej punktów, miał 16 goli, 12 asyst. Saka wiemy jakim jest graczem. Ma 90 minut zawsze, prawdopodobnie zawsze, jeśli jest zdrowy, nie ma połamanej nogi, to gra Makarne, marożne. I gra w drugiej drużynie, jeśli chodzi o bramki, w poprzedniej kampanii, w ogóle drugiej drużyny ligi, czyli w Arsenalu. Jeśli chodzi o jego udział w bramkach, właśnie kanonierów, no to on średnio bierze udział w co trzeciej bramce Arsenalu, więc wygląda to całkiem spoko. Dalej mamy Fila Fodena. Phil Foden też jest ciekawym, ciekawym naprawdę wyborem, ciekawą opcją. Tylko znowu mamy taki problem, że. On nie pokryje punktów Halanda, no ale też z drugiej strony nie, za, nie zainwestujesz takiej kasy, żeby wziąć i Halanda, i Foden'a. Nie wydasz 25 milionów na dwóch zawodników ofensywnych City, także to jest jego największy problem. Ale co do jego poprzedniej kampanii, no to on miał 19 goli, 8 asyst. Łącznie przełożyło się to na 230 punktów i więcej punktów od niego zdobył tylko Cole Palmer. No i co najważniejsze, jeśli chodzi zawsze o w City, on po prostu grał. Więcej minut od niego i więcej startów od niego miał tylko Rodry, jeśli chodzi o różne obywateli, więc to jest naprawdę. Są to naprawdę bardzo mocne argumenty za tym, żeby ewentualnie na Fodena postawić. Co jednak warto pamiętać, on raczej na pierwszym kolejkę nie będzie gotowy jeszcze, żeby wyjść w pierwszej 11. Więc te konie można ewentualnie pohamować. Jednak co do Fodena, to na pewno warto zwrócić uwagę na jego staty od kolejki numer 17, czyli od kiedy tak naprawdę odpalił, jeśli chodzi o ten sezon. W tym okresie właśnie był lepszy tak naprawdę od niego tylko Cole Palmer. Cole Palmer robił średnio na mecz ponad 9 punktów, podczas gdy Foden miał 8,37. Dalej mieliśmy Hawerca i Sake, którzy robili. Naprawdę dużo, dużo mniej. Foden i Palmer totalnie odstawili stawkę, jeśli chodzi o drugą część sezonu. Więc y, ja nie skreślam jeszcze Fodena ale jak już powiedziałem, raczej on nie jest dylematem na pierwszym kolejkę, raczej na drugą, trzecią i tak dalej. Ale mimo wszystko, naprawdę, naprawdę będzie świetnym wyborem. Przechodzimy dalej, przechodzimy do pomocników, którzy kosztują troszeczkę już mniej, czyli 8,5 i niżej. Po pierwsze, mamy Odegarda. Odegard to jest generalnie fajny chłopak, świetny piłkarz. Jeden z najlepszych w ogóle, jeśli chodzi o Premier League, ale w Premier League nie ma takiej pozycji jak fajny chłopak, jak mówi klasyk. No ale też na pewno nie za tą kasę, bo gdyby Odegard kosztował gdzieś tam 7,5, to myślę, że byłoby to dużo, dużo bardziej spokojnie niż 8,5, gdzie ja raczej nie mam w planach wydawać 8,5 milionów na zawodnika, który robi w poprzedniej kampanii średnio 5,5 punkta na mecz, i w tej statystyce lepsi od niego byli np. Kai Havertz czy Ben White, patrząc tylko na zawodników Arsenalu. Dlatego też Norwek nie jest moim zdaniem długoterminową opcją, jeśli chodzi o fantazy. On ma takie czasami swoje występki, że nagle zrobił w 4-5 meczach z rzędu jakieś super punkty. Po prostu trzeba na to czekać, trzeba trzeba uważać, ale mi się wydaje, że na starcie sezonu on nie jest opcją, taką wartą tej ceny. Może trochę lepiej wypadać, na przykład Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ma podobne liczby, załóżmy co do ODE. Ma trochę lepsze Expected Go involvement, Też trochę lepiej wypada, jeśli chodzi o kreację. Dodatkowo może grać wyżej Makarne i inne stałe fragmenty gry. No, ale minusem oczywiście jest fakt, że gra w Manchester United. No bo United zdobyło w poprzedniej kampanii tylko 57 goli, podczas gdy Arsenal miał ich 91. Co do Bruno, no to z tych 57 bramek, Bruno brał udział w 19 z nich, czyli równo w 1 trzeciej. Jednak jeśli chodzi o United, no to kalendarz jest średni i w ogóle taka opcja, jeśli chodzi o Bruno, moim zdaniem wciąż średnia. Bo znowu, gdyby były trochę tańsze, inaczej byśmy na to spojrzeli, ale przez to, że mamy wody w postaci drużyny, jeśli chodzi o United, średni, średniego kalendarza, no to. No, jest taką opcją maksymalnie dobrą, wciąż lepszą niż Odegard. Ale szukałbym jakiejś oszczędności, jeśli chodzi o właśnie tę półkę cenową, że wolałbym kupić kogoś tańszego. Trzecia opcja na planszy to Diogo Żółta. Znalazł się tutaj właśnie jako takie ewentualne pokrycie Salacha I szczerze, szczerze powiedziawszy, nawet byłoby to realne. Ba, Portugalczyk w przeliczeniu na 90 minut robił w poprzedniej kampanii nawet lepsze punkty niż Salah. ale problem polega na tym, że on w poprzedniej kampanii wystartował tylko 7 meczów. Staty ma świetne, jeśli chodzi o takie przeliczenie, bo zagrażę. Tylko 1100 minut, na no, ma 10 goli i 7 asyst. Czyli tak naprawdę on na 90 minut dawał prawie jest zwrotu ofensywnego. Jest to najlepszy wynik w całej lidze w porównaniu z wszystkimi Którzy tam zagrali powyżej 1000 minut No ale dochodzimy znowu do takiego wniosku Że po pierwsze zdrowie Nie wiadomo jak będzie ze zdrowiem jeśli chodzi o rzotę I również minuty, które może dzielić czy z Gakpo Czy z Darwinem, czy z Luisem Diazem Także mimo tego, że w presezonie Teraz zagrał w jednym meczu 45 minut W drugim 65 minut I w tych dwóch meczach zdobył się dwie asysty Czyli znowu po prostu gdy gra to jakieś tam zwroty daje To wciąż nie jesteśmy przekonani jeśli chodzi o minuty Stąd na razie bym się wstrzymywał Jeśli on w ostatnim sparingu Wyjdzie w pierwszym składzie, zagra dość sporo minut, to inaczej na to spojrzę. Jednak na ten moment ciężko po prostu uwierzyć w to, że, że to po prostu zagwarantuje nam taką liczbę minut, która by nam odpowiadała. Także idziemy półkę niżej, nadal, nadal są to tacy zawodnicy, którzy. Są średni cenowo, no ale już to Bardziej okolice 7, ,7 milionów, 7,5 Także pierwszy jest Gordon, Gordon w poprzednim sezonie Miał 11 goli, 16 asyst Co ciekawe, te 16 asyst Pochodzi z oczekiwanych asyst Wynoszących około 5, czyli bardzo mocno Przewyższył ten algorytm Z tego co pamiętam, to Gordon wywalczył 5 czy 6 Rzutów karnych, także temu mocno Nabiło to statystyki asyst Przede wszystkim co do Gordona, no to on gra w bardzo dobrej drużynie Bo Newcastle w poprzedniej kampanii Zdobyło aż 85 goli Dało im to czwarte miejsce w lidze w tej Statystyce, no i ma bardzo dobry kalendarz Do kolejki numer 5, wykonuje te rzuty rożne Więc w tej cenie 7,5 Wydaje mi się, że jest to jedna z lepszych opcji Szczególnie właśnie na te pierwsze 5 kolejek Dalej mamy Eze, i mówiłem na starcie Że jest taki gracz, którego jestem pewny, jeśli chodzi O ten sezon, że wyjdę nim na pewno No i to jest właśnie on, to jest Eberecie Eze, który w poprzedniej, w poprzedniej kampanii w 2000 minut Zdobył 11 goli i 5 asyst Zaś za panowania Glasnera, czyli od kolejki Numer 26, w 900 minut miał 6 goli, 3 asysty, czyli zwrot Ofensywny co? 100 minut, średnio. 7 punktów na 90 minut i są to naprawdę świetne liczby, no tym bardziej też, że jest ta statystyka, którą powtarzam, ale mi się wydaje, że warto ją powtarzać, szczególnie przy cenach zawodników Palas i ich potencjalnym kalendarzu, no bo oni w ostatnich 7 meczach sezonu mieli bilans bramkowy 21 do 4 i wygrali 6 na 7 spotkań, jedno zremisowali, więc skoro Palas grało bardzo dobrze, skoro mają dobry kalendarz na starcie, skoro mają dobre ceny wydaje mi się, że powinni to też przełożyć właśnie na start sezonu, co do EZ to, to co ciekawe, mimo tego, że kosztuje 7 milionów no to wśród wszystkich graczy w całej lidze on jest na szóstym miejscu, jeśli chodzi o oczekiwane punkty do kolejki numer 6. Także naprawdę, naprawdę git. Trzecia opcja na planszy to Brian Bemo. W poprzedniej kampanii 22 starty, 9 goli, 6 asyst, ale kalendarz trochę słaby. Nie będzie też wykonywał karnych tony, Także rok temu był rewelacją, jeśli chodzi o kolejkę numer 1. W tym roku jest to, mi się wydaje, bardziej ciekawostka niż jakaś rewelacja. Także idziemy dalej, schodzimy na, na półkę 6,5. Tutaj mamy po pierwsze Morgana Gibson-White'a, który ma fajny kalendarz W poprzedniej kampanii miał 5 goli i 12 asyst No ale gdy jest Wood, no to raczej Wood będzie wykonywał te rzeczy karne Więc 6,5 milionów za zawodnika Forest Który nie ma karnych, to jest moim zdaniem troszeczkę dużo Na razie w sezonie przygotowawczym 270 minut bez bramki Więc szczerze powiedziawszy mnie Morgan Gibson-White nie przekonuje, wolałbym wziąć na przykład tańszego Hudsona Doi. No ale na planszy mamy Mm, takiego hegemona, jeśli chodzi o sezon przygotowawczy, w sensie gościa, który może dać nam dużo nadziei na ten sezon, w sensie kosztuje dużo mniej niż się spodziewaliśmy. Szczerze powiedziawszy, on w poprzedniej kampanii kosztował 7,5 i był napastnikiem, teraz kosztuje 6,5 i jest pomocnikiem, więc. Mi się wydaje, że nikt się nie spodziewał, że będzie on aż taką okazją Także ma szansę zostać nowym Palmerem, jeśli chodzi o ten sezon Oczywiście Palmer kosztował rok temu 5-0 No i jest ta różnica cenowa, ale wciąż jest to, mi się wydaje, dość niedoszacowanie, jeśli chodzi o kwotę za Francuza Oczywiście może też stać się na przykład Rashfordem z poprzedniej kampanii, bo... Rok temu też Rashford kosztował 6,5 na starcie, i mówiliśmy, że to jest bardzo mało. No później wyszło jak wyszło, także liczymy, że będzie dobrze, jeśli chodzi o Nkunku. Co do właśnie Francuza, no to jego ostatnie dwa sezony w Lipsku to łącznie 59 meczów, 36 goli i 21 asyst, czyli średnio jeden zwrot ofensywny na mecz. Mamy nadzieję, że to podtrzyma i będzie świetną opcją fantazy, tym bardziej, że kalendarz Chelsea ma super On może grać tak, tak naprawdę również na dziewiątce, on pasuje pod styl gry Więc Nkunku, jeśli nie wezmę Palmera, jest moim drugim pewniakiem, jeśli chodzi o skład, no bo Po prostu w tej półce cenowej teoretycznie jest to świetna opcja Idziemy dalej, ale cho choć zostajemy na tej samej półce cenowej, bo jest ta półka cenowa 6,5 Kolejnych trzech graczy to Bailey, Garnacho oraz Johnson Co do czeka no to on w poprzedniej kampanii w 2070 minut miał 10 goli, 11 asyst, zwrot ofensywny co? 100 minut? I w tej statystyce był Na dziesiątym miejscu względem wszystkich zawodników Czyli naprawdę pasował się bardzo, bardzo wysoko Odszedł też diabi, czyli odeszła mu Taka główna konkurencja, jeśli chodzi o Czy stałe fragmenty gry Czy, czy po pierwsze oczywiście skład, bo Często gdzieś tam rotował tymi minutami właśnie z diabi. Także jak już powiedziałem Bailey też może mieć stałe fragmenty gry, przede wszystkim rzuty rożne W okresie przygotowawczym na razie 270 minut, gol, asysta Więc nie jest źle. Idziemy dalej, idziemy do Garnaczo. On robił dużo wiatrów W poprzednim sezonie, ponieważ średnio na 90 minut oddawał aż 3,5 uderzenia, no to stosunkowo trzeba powiedzieć, że bardzo dużo, ale jakoś dużo z tego nie wynikało, bo miał łącznie 7 goli i 7 asyst. Oczywiście, jak na, jak na tak młodego gracza, te liczby nie są złe, ale ostatecznie przełożyło się, przełożyło się to tylko na 3,6 punkta na mecz, także skoro on kosztuje 6,5 miliona. To to posiadanie 11% troszeczkę mnie dziwi. Dalej mamy też Brenana. Brenan kosztuje również tyle samo: miał 5 goli, 12 asyst. No ale znowu te punkty, na meczu, jeśli, jeśli chodzi o poprzednią kampanię, jakoś bardzo mnie szczerze powiedziawszy nie zadowalają, bo było to średnio 3,7. Także mm, to był taki średni sezon, jeśli chodzi o jego wejście właśnie w drużnę Spurs W presezonie też jakiś świetnych liczb nie robi. Na razie w 290 minut gol, asysta. Także bym się wstrzymał. Ewentualnie zaś można zwrócić uwagę na jego kolegę, czyli Kulusewskiego. Jeśli już mówimy o sezonie przygotowawczym No bo Kulusewski jak dotąd, jak dotąd jeśli chodzi o sezon przygotowawczy Gra na szpicy, co jest ciekawe Jeśli chodzi o potencjalne transfery z Co nie słychać, żeby mieli ściągnąć jakiegoś napastnika Dodatkowo może odejść Richardson, Także Kulu może być, może być potencjalnie ciekawy jeśli chodzi o okres przygotowawczy, na razie gol 3 asysty, więc wygląda to całkiem nieźle. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Bo szczerze powiedziawszy, ostatnie jego dwa sezony nie były tak mocne, jeśli chodzi o, o zwroty ofensywne. Pamiętamy, jakie miał wejście w sezonie 21-22, gdy w 1250 minut dał 5 goli, i 9 asyst. I były to super liczby, no ale te ostatnie dwa sezony nie były wcale tak mocne. Także kulusewski może być potencjalnie spoko opcją. Zobaczymy, czy dalej będzie grał na szpicy. Przechodzimy dalej, przechodzimy do pomocników za 5,5. Tutaj też można wymienić kilka opcji. Pierwsza to Emil Smith Row. Emil Smith -Row zmienia barwy klubowe, w sumie już zmienił, przyszedł do Fulham, nawet zdobył w bramkę w sezonie przygotowawczym. No i mamy chyba duże nadzieje, jeśli chodzi o potencjalnie ten transfer, bo. On może pokazać swoje umiejętności, które niewątpliwie ma. Mi się od razu przypomina moment w sezonie 21-22, gdy od kolejki 6 do kolejki numer 19 w 800 minut miał 8 goli i 2 asysty. No i ponad 8 punktów przeliczył na 90 minut. Więc jeśli Emil Smith będzie grał regularnie, jeśli będzie po prostu pokazywał te swoje umiejętności, to może być potencjalnie spokojną opcją. Na razie jest to bardziej sekcja nadzieje ale gdzieś tam, gdzieś tam w przyszłości może nam się przydać. Druga opcja na planszy to Haceno Doi. On wydaje się, że już przebył tą drogę Którą ma podążyć z Emily Row, Czyli przejście do mniejszego klubu I tam odbudowanie swojej formy On w poprzedniej kampanii od kolejki numer 21 Robił średnio 5,5 punkta na 90 minut Łącznie 7 goli Plus asysta, także Generalnie była to dobra końcówka sezonu, jeśli chodzi o Anglika. Czybym bym go brał do składu? Raczej wolałbym tego uniknąć, ale z braku laku, czasami będziemy po prostu upychać takie opcje. Trzecia opcja na planszy to niejaki Jan-Kuba Minte. 20 lat, Gambijczyk, prawe skrzydło bodajże lewo nożny. W Fejnordzie w poprzednim sezonie w 1500 minut miał 10 goli, 5 asyst. Czyli załóżmy, że były to całkiem fajne liczby Ciekawa kandydatura, trzeba, trzeba szczerze powiedzieć Może podobać się na pewno to Jak często dochodzi do sytuacji Jak to się kreuje Bo jego Expected Goals Evolvements na 90 minut W poprzedniej kampanii to było około 0,9 Jedyny problem w sumie jest taki, że Adingra prawdopodobnie też będzie grał na tym prawym skrzydle. Mitoma też już jest gotowy, także szczerze powiedziawszy, nie jestem przekonany, czy będzie miał te pewne minuty, i to jest jego największy minus. Co do innych graczy za 5,5, to jeszcze bym ewentualnie dorzucił tutaj Semenio. Semenio w poprzedniej kampanii był napastnikiem, teraz jest pomocnikiem. Miał 8 goli, 4 asysty w 2000 minut. Ma kalendarz taki załóżmy, no cienki, trzeba szczerze powiedzieć. Nie, nie jest to na pewno jego zaleta, jeśli chodzi o kalendarz, więc stąd nie znalazł się on na planszy. Teraz mi się przypomniało. I jeszcze mi się przypomniał jeden zawodnik, o którym powinienem powiedzieć, jeśli chodzi o półkę za 5,5. ,5. Jest to Jacob Murphy. Tutaj, jeśli chodzi o pewność składu, no to nie możemy powiedzieć nic ciekawego. Ale jeśli chodzi o jego sezon przygotowawczy, to tutaj po prostu musiałem to powiedzieć No bo on w 235 minut ma na razie 4 gole, 3 asysty, więc jest to na pewno król sezonu przygotowawczego Jest też jeszcze jeden gość, którego potencjalnie możemy nazwać królem okresu przygotowawczego I który również może znaleźć miejsce w naszych składach, bo kosztuje 5-0 I gra w dość dobrej drużynie, bo mowa tutaj o Morganie Rogersie Olot kolej numer 29 w barwach Aston Villa wystartował 7 meczów z rzędu. Miał w tym czasie 3 gole i asystę, więc szczerze powiedziawszy, nadzieje są. Dlatego no znowu nie jesteśmy pewni, jeśli chodzi, o te, jeśli chodzi o te minuty. No bo na tej lewej stronie może, gra, może grać już Jacob Ramsey. No i szczerze powiedziawszy nie zakładam, że taki Rodgers będzie grał więcej niż 60 minut Ale co do, co do tego okresu przygotowawczego No to on na razie w 260 minut 3 gole, asysta Także są to świetne liczby Drugi gościu na planszy za 5-0 to Elliot Anderson Ten z kolei był królem Sezonu przygotowawczego, ale rok temu W sumie jest to ciekawe nazwisko Ale też chyba bardziej na później Nie wydaje się, żeby jakoś witał mocno do składów na te pierwsze kolejki Tym bardziej, że w okresie przygotowawczym Na razie 0 goli, 0 asyst Trochę lepiej w presezonie radził sobie natomiast Amad Diallo W sumie on pojawił się na tej planszy Tylko dlatego, że właśnie gra dobrze w tych sparingach 215 minut, 2 gola, asysta I w ostatnich dwóch meczach zagrał więcej niż 60 minut Jednak wciąż wydaje się, że Rash i Garnaczo powinni być starterami Jeśli chodzi o skrzydła, a nie Iworyjczyk Więc za 5-0 troszeczkę jednak wolałbym, żeby, żeby to był gracz, który ma jednak pewny skład Gdyby kosztował 4,5, można by było przymknąć oko Ale dopóki nie mamy pewności, jeśli chodzi o skład No to w sumie ta trójka z planszy, no nie jest takimi super opcjami I myślę, że dopóki się to nie potwierdzi To jest to bardziej ryzyko niż pewność Na koniec jeszcze zawodnicy za 4,5 Tutaj też przygotowaliśmy kilka opcji Pierwsze to oczywiście jest Harry Wings. Harry Wings to jest pewniak, to jest gość, który w poprzedniej kampanii średnio na mecz zaliczał 89,8 minuty, czyli tak naprawdę grał wszystko od początku do końca. To jest taka definicja pomocnika za 4,5, który ma po prostu grać zdobyć te dwa punkty i na nic więcej nie możemy liczyć, bo jeśli chodzi o Harry'ego Winksa, to on w 10 sezonach w Premier League miał dwa gole, 4 asysty, także na te dwa punkty to będzie max, Co będziemy wyciągać, jeśli chodzi o Anglika. Drugi zaś jeśli chodzi o tą planszę, to niejaki Massimo Luongo. W poprzedniej kampanii w barwach Ipswich 37 startów, w tym 6 z ławki, 3 bramki, więc nawet coś tam zapisał na swoim koncie, także nie było wcale tak źle Generalnie nie wiadomo, czy on będzie starterem, powinien być, ale wciąż Ipswich może ściągnąć, jeśli, ściągnąć kogoś, jeśli chodzi właśnie o, tą, o ten środek pomocy Trzeci na planszy znalazł się tutaj i Jarmoliuk on raczej nie będzie starterem, więc szczerze powiedziawszy bym go pominął. Zamiast niego by można było powiedzieć o Ibrahimie Sangare Ibrahima Sangare w poprzednim sezonie był ściągany aż za 30 milionów, ale ta kampania nie była udana. Zagrał tylko 1000 minut, miał malarię, miał różne kontuzje, zatem można zakładać, że to było tym czynnikiem, jeśli chodzi o braki w jego minutach. W sezonie przygotowawczym zagrał zaś 245 minut, zdobył dwa gole i wydaje się, że powinien być starterem, jeśli chodzi o Nottingham Forest. Także na ten moment jest to mój typ, jeśli chodzi o pomysł za 4,5. Mam go w składzie, no bo tak jak w przypadku obronczy za 4-0 raczej nie będę szedł w takie główne opcje, które mają wysokie posiadanie jak, jak Wings, mimo tego, że Anglik jest największym pewniakiem, jeśli chodzi o pomocników za 4,5, no to ma też najwyższe posiadanie, a ja staram się takich unikać. Sangare ma zaś posiadania 1,5%, więc teoretycznie tego cena powinna spaść później. Jeśli w ogóle, także e, to by było na tyle, jeśli chodzi o pomysłników za 4,5 Oczywiście jest, jest też na przykład LAWIA LAWIA kosztuje 4,5 i imponuje w sparingach, zobaczymy jak się to przyłoży na późniejsze minuty e, Za 4,5 może być ciekawą opcją, ale gdzieś tam bardziej na, w dalszej fazie sezonu Myślę, że na początku tej kampanii trochę lipa bukować sobie slot Chelsea Na gracza, który będzie siedział w większości na ławkę Także na koniec jeszcze wrzucam moje rankingi Jeśli chodzi o zawodników Pomocników w tym sezonie Zaczniemy sobie od pomocników premium Na pierwszym miejscu mam Kola Palmera Na drugim miejscu mam Salaha, na trzecim Sona Na czwartym Sake dalej Foden z Kevinem De Bruyne jeśli chodzi o pomocników, takich w średniej półce cenowej, pierwszego dałbym Eberyciego Eze, na drugim miejscu umieściłbym Gordona, dalej Bruno Fernandesza, Diogo Jota, Martina Odegarta i, i Brian Bemo. Jeśli chodzi o wszelkie argumentacje, to zapraszam do wcześniejszej wcześniej części odcinka, tam o każdym powiedziałem przynajmniej kilka zdań. Co do zaś zawodników, którzy są tańsi, no to najbardziej cenię oczywiście sobie Christopher Nkunku dalej Leon Bailey, czyli mój bohater poprzedniej kampanii, przecież taki półbohater. Kiedyś się pojawił w składzie i zagrzał tam na dość długo, zdobył dużo ważnych punktów, więc mam z nim dobre wspomnienia Dalej mam jeszcze Diana Kulusewskiego. jeśli zakładamy, że będzie grał na szpicy Emil Smithrow również jako taka nadzieja Garnacho jako gość z United, który... Robił dużo dymu. Mamy nadzieję, że w końcu się przełoży też na większe punkty i na zachęty na ostatnie miejsce dałem jeszcze Rogersa, jeśli te minuty będą troszeczkę bardziej pewne. Wśród pomocników za 4,5, najbardziej bym wyróżnił Sangerę. Tak jak już powiedziałem, Wings teoretycznie powinien mieć pewniejszy skład, powinien mieć pewniejsze minuty, ale ma też wyższe posiadanie, więc ja nie będę ryzykował raczej z Wingsem. Wiadomo, niedzielni, niedzielni gracze fantazji mogą wziąć Winksa Liczyć, że zebędzie gdzieś tam jakieś punkty, że będzie dawał bramki asysty I później się rozmyślić, sprzedawać go na dzikiej karcie, więc No w związku z tym bez sensu ryzyko, skoro i, to jest gra, i tak to jest gracz, który nie zebędzie więcej niż 2 oczka Dalej wśród pomocników za 4,5 miałbym Sumerę, Massimo Luongo, Romeo Olawie i na końcu Tima Irogebuna. ma coś takiego Pomocnika Wartonu Młody może grać za 4,5, jeszcze nie wiem jak się wymawia, tutaj zawsze jest Fan Evertonu w sekcji komentarzy to może powiedzieć Jak to się wymawia Nawet dwóch jest przeważnie Na pewno jest WRL, jakoś tak I jeszcze jeden zapomniałem Przepraszam W każdym wypadku chłopaki możecie powiedzieć Jak się wymawia nazwisko tego zawodnika No bo być może to on zagrzeje Przynajmniej na początku sezonu Gdy brakuje tych pomocników Ze względu na kontuzję Miejsce w składzie Evertonu Także jeśli chodzi o pomocników to tyle Wyszło bo trochę dłużej, niż myślałem, więc nie będę przedłużał jeśli, lub, jeśli lubicie moje odcinki, łapka w górę jest bardzo, bardzo wskazana, wskazana Bo jednak dzięki temu te materiały płyną dalej wiecie, wiecie o tym bardzo dobrze, także jeśli chcecie wesprzeć mój kanał wa, Nasz kanał, to zapraszam Was serdecznie do łapki w górę Subskrypcji i słyszymy się w kolejnych odcinkach W piątek będą napastnicy, też będzie ciekawie Siemano